Abbaio, Bioska, Tende, do góry, tam. Oświetlający tą samą drogą światło wraca. I teraz trzeba je rozdzielić, to powracające. To jest na dole gdzieś lustro w takim razie, żeby się odbiło? Nie, to co się odbija od tej próbki. A, od tej próbki. Zauważcie, tej próbki bardzo mało wraca. I to wraca tutaj drogą, wchodzi w spektrofotometr, który może mieć tutaj nawet w układzie trzech siatów pracować, tak? Czy czterech? Nie, trzech. Trzech, tak. Trzech albo jeden. Trzech. I to potem dochodzi wszystko do tego. Wyobraźcie sobie drogę optyczną. Takie urządzenia kosztują naprawdę majątek, ale wymagają także dobrego oprogramowania. Czytelnego, intuicyjnego. Prawda? Z oprogramowaniem jest najgorzej czasami. I nie wiadomo, co jest robione. Bo ci, co piszą oprogramowanie, jak się na tym znają, to mają tendencję do niedokładnego opisywania, bo dla nich jest to wszystko oczywiste. Potem siedzi człowiek i musi się nauczyć. Właśnie prezentacja się uczy. I zastanawia, co zrobić. Tak wyglądają te wiecie co, w dzisiejszych czasach rozwiązał hologram i to właśnie tu jest student potrafił już zrobić sobie sam. Ale co tu jest filtr tego? Nie, to jest filtr osłabiający, bo oni nie mogą mieć za silnej wioski. Bo to jest problem z siłą tej wioski. I raczej tam nie gapi się za bardzo to światło. No, laserek nieźle świeci. Pani będzie się ustawiała, to zobaczycie, tu jeszcze jest podgląd, kamera do podglądu próbki. Tu jest bardzo skomplikowana optyka, bo tak naprawdę tam musi być wycinana wioska tego lasera. Bo czasami jest tak, że światło promieniuje, próbka promieniuje bardzo blisko tej linii, gdzie promieniuje laser. I trzeba bardzo blisko tego lasera zmierzyć. No, trzeba to wyciąć i przejść. Trzeba to wyciąć, ponieważ jak wpuścimy za dużą sygnał, to nam może nawet uszkodzić detektor. Tak to widzicie, bo tutaj są jeszcze dodatkowe rzeczy, bo to jest stolik z manipulatorem, że można skanować próbkę. Nie skanowałyście jeszcze na tą próbkę? Nie było już. Pani będzie teraz wkładała, to zaraz zobaczycie, że włączy podgląd z kamery. Będzie próbowała trafić w próbkę. Co macie za próbki teraz? To jest Ingram. Ingram. Jedni próbują coś wyprodukować, nie mają takie próby. Zanim teraz je pomyli, wyłożę mnie tam, gdzie trzeba. Teraz patrzę, teraz na której stronie jest próbka. Tak. Zrobuję się domyślić. Jak źle położy, to źle zmierzy. Tutaj mamy diament do justowania układu. Tu jest diamencik. To nie jest cenny. Taki diament kosztuje 30 zł. No ale jest potrzebny. Potrzebny. No coś trzeba. O, pani włączy, że musi się odsłonić. Tak. Pani teraz będzie próbowała podglądać i trafić tą próbkę. No i taki typowy obrazek, tam nieprawda, takie obrazkowe, żeby się kojarzyło. Najważniejsza jest świnka, to nie wiadomo z czym ją kojarzyć, dlaczego akurat świnkę wybrali. A pani ma próbkę, podgląda. Mam tu jeszcze gdzieś, tak? To może nie ta powierzchnia. Czy dobrze było, tak? Czemu tak skoczyła? No. Chyba no jest. Tutaj, ale jakbym ja mogę ci przygasić to. Jest jakiś zielony punkt. Masz zielony? Chyba jest tutaj, nie? Jest tutaj. Dobra, wyszymy tam światło, bo to przeszkadza. Się tutaj zmniejszymy okazję oświetlenia, to będzie pani lepiej widziała. O ile to jest to. Czy to świeci na takie małą powierzchnię?
Ta powierzchnia ma między rozmiary 3x3 mikrometry, więc jak się no jest skala nawet. Więc jak się za dużo poświeci, to ta skala nie zawsze dobrze chodzi, prawda? Nie w każdym zakresie, zdaje się. Pani teraz zmienia obiektyw. Ja muszę tu rozjaśnić, bo nic nie zobaczy. To tu masz kropkę. Nie, to jest kropka z kamery. To się nie sugeruje. O. No, ale dalej coś na planie słabo widać. No. Jakby tu świeci, tak? Tak, jest, świeci, wiem, właśnie, ale to słabo. Dalej jest. Pani teraz zwiększa obiektyw, jeszcze większe powiększenie. Więc musimy je jeszcze podświecić, żeby mogła zobaczyć próbkę. O, jest. Teraz przyciągnijmy, zobaczymy, czy jest gdzieś ta planka. No, jeszcze coś tu powiem. Ja jestem ślepy, więc nie widzę. Może być. A potem już tę plankę widać. A nie możesz tam mać włączone filtry tutaj? Jest tak jak widać wszystko, tylko że to jest ten ustawiony na 3 mW, więc tutaj jest 300 mikrowatów tak naprawdę. Tu nie chcę za bardzo. Nie, na razie nie jestem. Tutaj widać taki rozwój, tutaj naprawdę jak się świeci większą mocą, to tutaj widać taką zieloną plankę, tylko że ta większa moc, jak skupimy na takiej małej powierzchni, to bardzo często dziury wypala w próbkach. Dlatego pani bardzo uważa. Bo tak naprawdę bardzo łatwo tą próbkę zniszczyć. Teraz pani musi tak odłączyć kamerę. Można zrzucić albo zamknąć, wszystko jedno. Gasi mi światło, ponieważ tu wszędzie światło znika. Nie chcemy zbierać światła zewnętrznego. No i pani będzie teraz kilka minut mierzyła, ponieważ natężenia są tak małe, żeby czytać ten sygnał, to trzeba uśrednić. To są duże szumy.